tę kolejną rocznicę odzyskania niepodległości 11 listopada pragniemy tak właśnie świętować, rozpoczynając od mszy świętej. Tacy, jacy jesteśmy, przychodzimy przed tron Boży. Jesteśmy jako osoby z tym wszystkim, z całą naszą historią, przed Bogiem. Wszystko w Jego oczach jest widoczne. Przychodzimy z historią naszych rodzin, naszych wspólnot, a dzisiaj w szczególności z historią naszej Ojczyzny. I mówimy o jej niepodległości, czy możemy mówić też o niezależności, ale przychodzi nam na myśl to, co powiedział święty Jan Paweł II, mówiąc, używając pojęcia pozytywnego, wolność, jako ta, która jest nam dana i nie tylko raz dana, ale jest nam zadana. Historycy mogą się spierać o tę datę, 11 listopada, i rzeczywiście nie chodzi jedynie o ten dzień, ale chodzi o taką stałość troski, o wolność, która jest nam zadana. I można by powiedzieć, że każdego dnia zdajemy ten egzamin z tego, co jest nam zadane. Możemy wpatrywać się w tej historii Polski, w tych, którzy przed nami byli. Przodków, świadków. O nich powiedział kiedyś święty Jan Paweł II: trzeba iść po śladach tego, kim na przestrzeni pokoleń był Chrystus dla synów i córek tej ziemi. I to nie tylko dla tych, którzy jawnie weń wierzyli, którzy go wyznawali wiarą Kościoła, ale także dla tych pozornie stojących opodal, poza Kościołem, dla tych wątpiących czy sprzeciwiających się. Bowiem jak w historii każdego człowieka, w historii naszych rodzin, w historii naszej Ojczyzny, nie wszystko jest napisane w liniach prostych. Są i sytuacje trudne i dramatyczne, a może nawet i niepiękne. Ale pomimo to pragniemy całość tej historii przedłożyć przed tę wolę Boga, przedłożyć Jemu samemu, aby pobłogosławił, abyśmy umieli kochać naszą Ojczyznę. Mówimy o patriotyzmie, o miłości do Ojczyzny tych, którzy byli przed nami. O nich możemy przeczytać na kartach literatury, ale możemy również i znaleźć na śladach ich słów i czynów. Możemy również i odnaleźć to, czym jest miłowanie Ojczyzny właśnie w Kościele, w nauce Ewangelii. Dlatego tutaj jesteśmy jako chrześcijanie. Chcemy nauczyć się miłować naszą Ojczyznę jako chrześcijanie, chociaż nie tylko chrześcijanie może kochać Polskę. Ale ten, który wierzy w Jezusa Chrystusa, znajduje głębsze uzasadnienie dla tego miłowania. Niech wybrzmi na początek dwa krótkie zdania z nauczania kościelnego. Papież Leon XII w Konstytucji o mądrości chrześcijańskiej: prawo naturalne każe nam kochać w szczególny sposób i bronić kraj, w którym urodziliśmy się i wychowali. I to do tego stopnia, że dobry obywatel nie obawia się ponieść śmierci dla swej ojczyzny. Prawo naturalne jest tym korzeniem, z którego wypływa miłość do ojczyzny. A katechizm Kościoła katolickiego? Miłość ojczyzny i służba dla niej wynika z obowiązku wdzięczności i porządku miłości. Jeżeli jest mowa o miłości, to trzeba nam popatrzeć na to, jak miłuje Bóg człowieka. Trzeba nam odnaleźć uzasadnienie dla miłowania naszej ojczyzny, dla patriotyzmu, dla tej troski
o wolność w tym miłowaniu, które On okazał nam. Nawet wtedy, kiedy byliśmy jeszcze Jego nieprzyjaciółmi. I tak właśnie nie tylko w sytuacjach oczywistych, ale również i w tych trudnych. Okazywanie miłości nas jako chrześcijan, nas jako Polaków jest tak istotne. W literaturze, która służy pokrzepieniu serc, jak choćby u Henryka Sienkiewicza, odnajdujemy wspaniałe opisy tej miłości do Polski. Ale tam są też, i można by to oddać lekturze już prywatnej, dwa piękne fragmenty, choćby o opowieści o Muszalskim i Dydiuku. Albo też i opowieści o księdzu Kamińskim. Widać, że wtedy już nie jest tak zwyczajnie i tak po prostu. Ale można też odnaleźć to, jak miłowali swoją ojczyznę ci, którzy znajdowali się wobec tych innych, jak choćby i Zofia Kossak-Szczucka, pochodząca z Małopolski Wschodniej, a która jest współzałożycielką Żegoty, Rady Pomocy Żydom, a choćby i ci, którzy oddawali życie jako miłujący więcej, większa miłość sprawiedliwych, rodzina Ulmów z Markowej koło Rzeszowa. Też odnajdujemy taki sposób miłowania, bowiem w tej mądrości, o której było pierwsze czytanie. Mądrość bowiem życia jest związana z Bogiem, czyli wpatrywaniem się w to, jak On nas miłuje. Kiedy ktoś kocha ojczyznę, nie ma więc miejsca dla niemiłowania drugiego człowieka. Święty Józef Bilczewski w jednym ze swoich listów, tak może dzisiaj słowami dość dla nas niezrozumiałymi, ale opisał, że jeśli nasze świadectwo, świadectwo uczniów Chrystusa będzie tak dobre, tak się zakorzeni, że wyrośnie wielki krzew, wielkie drzewo tego świadectwa i da cień, cień, w którym będą mogli odpocząć różni ludzie, to wtedy przyjdą nawet, tak jak pisze Bilczewski, przyjdą nawet socjaliści. To znaczy, to świadectwo chrześcijan będzie tak uderzające, że przyjdą ci, którzy byli w jego, w tym sformułowaniu, tymi, którzy nie należą, nie przyznają się do Kościoła, nie przyznają się do Chrystusa. Uzasadnieniem dla miłowania ojczyzny jest ta głęboka więź między chrześcijaństwem a patriotyzmem. Błogosławiony wtedy jeszcze biskup lubelski Stefan Wyszyński powiedział: Polska jest zespolona nie jednym węzłem, nie parcianym powrozem. Polska jest zespolona sercem wiary. Jej siłą jest wiara Chrystusowa. Jej jednością jest moc nadprzyrodzonej Bożej łaski. Jej nadzieją niezłomną jest pragnienie katolickiej, chrystusowej Polski. Jako chrześcijanie więc wiemy, dlaczego mamy miłować swoją ojczyznę. Jako chrześcijanie odnajdujemy uzasadnienie dla takiej postawy na co dzień, w każdej chwili, wtedy, kiedy trzeba nam wypełnić swoją powinność. Kilkanaście lat temu jechałem pociągiem w północnych Włoszech. Wchodząc do przedziału, zastałem kilka osób, wśród nich starszego mężczyznę. Zobaczywszy wchodzącego księdza, zapytał, skąd jestem. Powiedziałem, że z Polski. I wtedy opowiedział pewną historię. Polska, mówi, kojarzy się jemu z dwoma wydarzeniami. Pierwsze wydarzenie dość oczywiste, jak dla wielu. Wybór Jana Pawła II, czyli papieża Polaka. A drugie wydarzenie z czasu II wojny światowej. Wtedy on, jako żołnierz armii włoskiej w północnej Afryce, dostał się z kilkoma swoimi kolegami Włochami do niewoli polskiej. Skąd w północnej Afryce Polacy, to my dobrze wiemy. Armia generała Andersa z nieludzkiej ziemi, poprzez
Kazachstan, Iran, Palestynę, Północną Afrykę, a potem to ci żołnierze lądowali pod Monte Cassino, na Sycylii, a później bili się pod Monte Cassino. Zaczęli narzekać, że nie mieli nic dawno możliwości jedzenia. Wtedy wartownik, żołnierz polski, podzielił się swoją racją żywnościową z nimi. Oddał im wszystko. Zameldował o tym problemie dowódcy, a dowódca, polski żołnierz, zarządził, że cały oddział odda tę rację żywnościową swoją osobistą jeńcom. I co ciekawe, jak mówił ten Włoch wtedy w pociągu, podał również motywację tego daru, a mianowicie zarządził post, to znaczy nałożył jakąś intencję. Z pobudek religijnych więc to uczynili również. To jest etos, to jest ta powinność, to jest ten moment, w którym każdemu z nas trzeba zastanowić, jak się zachować tak, jak trzeba. To jest etos żołnierza, etos lekarza, nauczyciela, kapłana, urzędnika państwowego. Każdego z tych, którym przychodzi zdać sprawę ze swojej wiary wobec okoliczności, które nie są zawsze sprzyjające do oczywistych zachowań. Jak mawiał błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, wrzucając niejako pewien kamyczek do naszego polskiego ogródka w 1981 roku, mówiąc w ten sposób na Jasnej Górze, zaraz po sierpniu, po tym, jak oddech pierwszy wolności następuje, mówił tak: każdy musi zacząć od siebie, abyśmy się prawdziwie odmienili, a wtedy, gdy wszyscy będziemy się odradzać i politycy będą musieli się odmienić, czy będą chcieli, czy nie. Jeżeli człowiek się nie odmieni, to najbardziej bogate państwo nie ostoi się, będzie rozkradane i zginie. I tutaj, jak sam stwierdził, powiem może dość trywialnie. Czy krążąca butelka spirytusu przejdzie z rąk jednych pijaków do rąk innych pijaków? Powiem jeszcze bardziej drastycznie, że klucz od kasy państwowej przejdzie z rąk jednych złodziei w ręce drugich. Przecież chyba nie o to idzie, żeby wszyscy złodzieje mieli dostęp do kasy i wszyscy pijacy do wódki, tylko żeby sumienie wszystkich się obudziło. Żebyśmy zrozumieli naszą odpowiedzialność za naród, który Bóg wskrzesza. Pamiętajmy, że ludzie ze starymi nałogami nie odnowią ojczyzny. O tego człowieka sumienia wielokrotnie prymas tysiąclecia wołał. Człowieka, który w sumieniu swoim odpowie, jak powinien się zachować, jaka jest powinność, jaki jest obowiązek. I to dotyczy nie tylko czasu, kiedy zagrożone jest życie, nie tylko dotyczy tych, za którymi jako poległymi chcemy się dzisiaj modlić, ale to dotyczy każdej okoliczności wtedy, kiedy uczymy się, pracujemy, kiedy służymy. To właśnie dlatego, że mamy tę głęboką motywację. Motywację związaną z osobą Chrystusa, o której dzisiaj słyszymy w Ewangelii, kiedy mówi do swoich uczniów: tak będzie z Synem Człowieczym. Wpierw musi wiele wycierpieć. Wpierw musi wiele wycierpieć. Tę historię Jezusa my dobrze znamy. Związana jest z ofiarą. Ofiarą, która kojarzy nam się z zagrożeniem życia, ale i zgłoszeniem dobra, piękna, prawdy. Kojarzy nam się ze służbą, kojarzy nam się z ofiarą ze względu na miłość do innych. Taki daje nam wzór nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. I tak też, idąc śladami za Nim, kim był dla naszych przodków, świadków, patriotów, chcemy też dzisiaj prosić Boga,
aby dał nam łaskę takiej właśnie postawy, ofiarnej. Tylko to, co kosztuje, w gruncie rzeczy ma wartość. W poszanowaniu historii naszej ojczyzny, narodu, państwa, pragniemy dzisiaj wpatrywać się w tego, który nam w wierze przewodzi, w Jezusa Chrystusa, który dla nas złożył ofiarę na Golgocie i dla nas też zmartwychwstał, abyśmy umieli żyć i umierać. Amen.